Dzisiaj pokazował fajny przepis na sałatkę, się nazywał Ptasie Gniazdo. Przepis mu zaś od sąsiadki Joli. I teraz wam pokazuję, co będziemy potrzebować. Dwie małe piersi z kurczaka, albo dwa filety z indyka, i tu mu filety z indyka, pokroić na kostka, podsmażyć na patelni z wegetą. I potem się je pokroję jeszcze na mięso kostka. Powiem to za srokie. Trzy ugotowane jajka, papryka, chipsy, takie patyczki, świeży ogórek zielony, połowa i remulada, tak, albo majonez. Mięso tu już pokrojone i wystudzone, układamy na środek talerza. Białka ostrożnie oddzielone od żółtek. Ogórek trzymy na tarce o dużych oczkach. Ten ogórek trzymy ze skórką. Ją tu połowa wzięła. To jest tak gdzieś na dwie osoby. Ja to tak na mały talerzu robiła. Chcecie na więcej, to weźcie się trochę więcej mięsa i ogórków i tych jajek. Białka na tej samej tarce potrzeć. Tak, mięso na środku ułożone. Teraz układamy ten potarty ogórek. Ja tu pan trochę posoliła. Możecie trochę papryka też dać albo popieprzyć. Potem układamy te białka potarte. Teraz olejemy tą remuladą, albo możecie majonezy polać. Te białka i te mięso. Możecie więcej dać, więcej jak tu da. Mi to było mało. Teraz układamy dookoła te chipsy, te papryki chipsy. Tak teraz patrzę i myślę, że zamiast tych chipsów to byście mogli wziąć, jak nie chcecie, marchewkę potartą. I tu te żółtka dookoła i gotowe. Myślę, że mu się mój film podobał. Jak się podobał, lajkujcie, subskrybujcie i do następnego razu. Cześć!